Kto to mówi? To jesteś jakimś czarnoksiężnikiem? Tak, jestem czarnoksiężnikiem i chcę ci coś powiedzieć. A czemu mnie nawiedzasz w moim śnie? Ponieważ musisz mnie uwolnić. A skąd mam cię uwolnić? Z pobliskiego zamku, a mianowicie mój tajemny artefakt został ujawniony i teraz ktoś o złych mocach może go zdobyć. A co ja mam do tego? Że jeśli nic nie zrobisz, to ten artefakt zrobi tak, że na niebie pojawi się wielka wyrwa, a z niej przylecą potwory! O Jezu, ale to był ciężki sen i taki straszny w sumie ten czarodziej i tak dalej, że jakiś artefakt magiczny. Ej, Mariusz! Mariusz, wstawaj, bo ogólnie jest taki problem, co nie? Co to kocham, ole, brakuje mi ciebie, kace. Zakochałeś się, Mariusz. No, nieźle. Ale dobra, Mariusz, ogólnie chodzi mi o to, co nie, że mi się śnił jakiś taki czarodziej, co nie, i on mówił mi, że niby jakiś tajemny artefakt jest na wolności w naszym świecie i jeśli szybko go nie uratujemy z zamku, bo jest ogólnie w zamku więziony, to ten artefakt zrobi takie wielkie boom i pojawi się taka wyrwa na naszym niebie i potwory wielkie przylecą, co nie? No właśnie, więc słuchaj, my musimy lecieć normalnie do zamku, co nie? Lecimy do zamku, co nie? Nie pędziemy. Jesteś tutaj czy gdzieś? Czekaj, bo ja cię nie widzę. Jesteś? No szybko wychodź z tego mieszkania. Co ty dalej o tej Oli? Rozkochujesz się? Żałujesz, że co jej nie ma? Wsiadaj do łódki. Jesteś już? Dobra, płyniemy, słuchaj. O, tam jest to jakiś taki... O, tam już jest zamek, patrz. Całkiem nawet blisko. Mam nadzieję, że to o ten zamek chodzi. Patrz, nawet tu jest jakaś łódka. Ktoś musiał zostawić ją i spaść w dół. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, lecimy do tego zameczku. Ale chyba, jak myślisz? Jak planujesz to zrobić? Bo jeszcze nie mam tego pojęcia, jak my go uwolnimy, tego czarodzieja. No, ale musimy to zrobić, bo inaczej ten artefakt dostanie się w ręce złych ludzi. A to już będzie problem. Ej, patrz, kroła tam jest. Śmiesznie. Dobra. Jesteśmy? Czekaj, trzeba. Jezu, sterowanie łodzią jest takie trudne, a wpadłem do wody i jestem teraz mokry cały. O, patrz, jaki fajny, słodki piesek. Hej, obsilna. Ej, dobra, wysiadasz z łódki? Czekaj. Mariusz, głowa ci się przekrzywiła. Czekaj. Ej, patrz, pies parkura uprawia. Ale fajny piesek. No fajny taki piesek, taki parkur. Parkurista, ale ty, Mariusz, ci naprawdę głowa jakoś dziwnie się wygięła. Mariusz, ty chyba... Ale ci się głowa trzęsie, Mariusz, ty za dużo wczoraj wypiłeś. Mariusz! Wstawaj. Mariusz. Dobra, Jezus Maria, myślałem, że... jakiś jeszcze wymiotów dostaniesz, albo coś takiego, jakiś drgawek. Dobra. No to ogólnie to jest ten zamek? Tak, to chyba ten. Nie, tak mi się wydaje, że ten zamek. No jest on całkiem duży, całkiem fajny, heliopiesek. Ej, patrz, bo tu pole uprawne ogólnie jest trochę zniszczone, co czekaj, to ja podbiorę tutaj trochę tego... i tak dalej, trochę poza... Patrz, jak to szybko rośnie! Ej, słuchaj, te paranormalne rzeczy już się dzieją, ty widzisz? Ja nie żartowałem. To naprawdę paranormalne jest, patrz. W ogóle te psy są teraz paranormalne. Nigdy nie widziałam psa, który uprawia rośliny. Ej, dobra, czekaj, szybko, trzeba szybko znaleźć tego czarnoksiężnika, chodź szybko. Musimy biec, szybko, dawaj. Dawaj, ale w sumie fajne są te strachy na wróble, podobały mi się. Czekaj. Jesteś? Dobra. Chodź tutaj szybko przed bramę. Piesek, akysz, sio piesek. Gdzie piesek? Dobra. O, dzień dobry, bo my chcemy wejść. Można, prawda? Nikt nie wejdzie. Ale czemu nikt tu nie wejdzie? Bo król nie chce gości. Ale czemu król... aha, no... Ale wie pan co? Ja tak dziś jak wejdę, a pan bramy nie zamknie, bo pan nie potrafi. Bo pan jest taki słabiak, nie wiadomo co, prawda? O! Pan zamknął bramę. Ej, no naprawdę? Ej, serio? Ale bez sens. Ej, no dobra, Mariusz, no nie da się przejść. No patrz, otworzył bramę, ale pewnie za chwilę zamknie jak tylko. O, to ten piesek.
Ej, czekaj, a ty chcesz nam coś pokazać? Chyba tak. Tak? Ej, weź, chodź, chodź, ten pies coś chce nam pokazać, tak w ogóle. No, idę. Ale przez pole? Przecież pies, który uprawiał pole, teraz niszczy sobie pole. Śmieszne. Czemu przez te skały trzeba przechodzić? Ła, tu jest jakiś tunel? Ty, patrz, ten pies na tajemne przejście. Ten pies to chyba nasz pomocnik, czy jakiś coś takiego. Ten pies nam pomaga. Ej, dobra, jesteśmy w zamku. Ej, dobra, ten pies w sumie nam pomógł. Ej, patrz. Ej, patrz, piesek ucieka nasz. Nie, no dobra, no to niech ucieka. Ale czekaj, czekaj, nie, chodź, nie idź za nim na razie, bo musimy wszystko ustalić, patrz. Bo jesteśmy w tym zamku króla, co nie? Musimy znaleźć lochy. Musimy znaleźć lochy i jakoś skapnąć się, gdzie jest ten czarnoksiężnik, tylko... A może ten pies też prowadzi? Ej, czekaj, dobra, chodź, chodźmy za nim. Dobra, chodź, 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 pójdziemy. Dobra. Ej, patrz, to chyba tą dziurą poszedł ten pies. Aha, witamy. Nikt tu nie może wchodzić, zaprowadzę was do króla. Shit, znaleźli nas. Ej, dobra, idziemy. Dobrze. Mamy kucnąć, dobrze, już kucamy, kucamy. Stańcie. No dobrze, pewnie za wolno idziemy, prawda? Ajajajajaj. I jak myślisz, co z nami zrobią, Mariusz? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem.